Cześć, w tym filmie prezentacja zestawu kaletniczego z Lidla. Zestaw był zapakowany w kartonowe pudełko i szczypce mamy w takiej wydmuszce. Zestaw składa się z trzech par szczypiec. Po lewej mamy 25 par zaczasków, takich jak na przykład możemy spotkać przy zapinaniu koszuli jeansowej lub różnego rodzaju torebek, a po prawej 100 oczek do ozdobnego obrabiania otworu na przykład w pasku lub do obrabiania otworu na sznurówkę. Dobra, najciekawszymi szczypcami chyba są szczypce rewolwerowe, tak zwany dziurkacz. Szczypce są o długości 220 mm, jest tutaj blokada, w środku mają sprężynę, bardzo fajnie się rozpierają, bardzo wygodnie można je trzymać, nimi pracować. Od góry mamy magazynek rewolwerowy z 6 różnymi rozmiarami wycięć. Tutaj ta czarna blaszka to jest blokada, magazynek przekręcamy, zmieniamy go, przekręcając zgodnie z kierunkiem strzałki. Z prawej strony mamy kowadełko, do którego dociskamy daną tulejkę. Szczypcami takimi możemy wykonywać precyzyjne otwory w materiałach typu skóra, zamsz, tektura. Na przykład możemy sobie zrobić precyzyjny otwór w pasku do spodni. Dobra, do testu wziąłem sobie mój gruby, skórzany pasek od spodni. Ustawiłem sobie wybraną tulejkę przeze mnie. No i przykładam w odpowiednim, ustalonym przeze mnie miejscu. Oczywiście ja to robię do testu, ale wy musicie sobie wybrać odpowiednią odległość między od jednej i od drugiej krawędzi, no i od ostatniego otworu. Trzeba mocno zacisnąć, tak żeby było słychać taki, o, taki delikatny trzask, że przecięła się ta skóra. Można poruszać jeszcze tym lewo, prawo, żeby mieć pewność, że ten otwór nam się dobrze wyrobił. No i otwór jest już gotowy. Tulejka została zapchana, kawałek skóry tam został. No to takim drobnym śrubokrętem po prostu wypychamy i to wypada nam do środka na zewnątrz. Żeby zrobić zaczask, potrzebne nam będą dwie pary. W każdej po jednym ostrym takim pierścieniu. Tutaj. No i z jednej strony musi być gniazdo, a z drugiej guzik do wykonania po prostu tego zapięcia. Kolejnym elementem zestawu są szczypce do zaczasków o długości 150 mm. Tutaj mamy gumową rękojeść, blokadę taką luźną, w środku sprężyna rozpierająca, wygodnie się tym pracuje, póki co. No i tutaj najciekawszym elementem są górne gniazda z takim ogumowaniem, które tworzą nam zaczask z jednej i z drugiej strony. W te gniazda, aby utworzyć taki zaczask, wkładamy oczywiście najpierw to ostre gniazdo, ten ostry pierścień, a w drugą część tego gniazda wkładamy guzik. Też tu wziąłem taką oto tutaj przykładową koszulę. Można sobie wyobrazić, że to koszula jeansowa i że zepsuły się stalowe guziki. No i guziki mamy na tej stronie przykładowo, a więc bierzemy, odmierzamy sobie, no i spróbujemy zagnieść tutaj guzik na przykład w tym miejscu. Ściskamy mocno. Do kamery trochę niewygodnie, ale każdy wie, o co chodzi. No i z tej strony, z której chcieliśmy, mamy guzik. Tak to wygląda. Trzyma się ładnie. A z drugiej strony jest taki pierścień. Z jednej strony mamy guzik, z drugiej strony musimy zrobić sobie na niego gniazdo. A więc znowu wkładamy ten ostry pierścień, wpychamy tam w to gniazdo, a w drugie gniazdo szczypiec, gniazdo dla guzika. I wkładamy to w tą stronę, nie w tą, w tą. Tak, żeby na zewnątrz było ładnie. Dobra, z tej zrobimy tak. Tu. I gnieciemy mocno. I tak to wyszło. Z jednej strony mamy gniazdo, a z drugiej widać taki oto pierścień. No i możemy sobie teraz sprawdzić, czy to rzeczywiście do siebie pasuje. Spięło się, słychać klik. No, jak mocniej szarpniemy, no to wiadomo, się odpina. A tak. Tak to będzie wyglądać z zewnątrz. Jak mocniej się szarpnie, to się odpina. Wiadomo, to są takie może delikatniejsze guziczki.
Kolejnym elementem zestawu są szczypce do oczek o długości 150 mm, również tutaj z luźną blokadą. W środku rozpierająca sprężyna. Najciekawszym elementem tych szczypiec oczywiście są tutaj te górne kowadełka. Jedno kowadełko ma końcówkę żeńską, drugie męską. One nie są, te z zestawu, stosunkowo wysokie. Gdzieś bym powiedział mają 6 mm, 7, także przez pasek akurat na pasku tego nie zrobimy, ale zrobimy to oczko na otworze tutaj w tym kartonie. Od góry końcówka żeńska, od dołu męska. Tam gdzie wystaje ta tulejka, to końcówka z bolcem, to kowadełko. No i zagniatamy mocno. Trochę się wbiło, no bo to papier. Z jednej strony ta brzydsza część, z drugiej ta ładniejsza. A więc taki oto zestaw do majsterkowania domowego. Możemy sami sobie coś naprawić, coś zrobić z dzieciakami. Myślę, że może się przydać. Niewielka cena. Napiszcie, co sądzicie o tym w komentarzu. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!